Ohojo wam wszystkim, jestem Dawid Opelko, a to jest ponownie Undertale. Jeśli nie mylę, to już jest chyba 9 odcinek, już zobaczyłem ponownie jakieś tam, znowu czytam źle inne postacie, w ogóle. A szkoda gadać, jak to mówią. No i znowu padam w ten piasek, nie? Dobra, idziemy dalej. O, tu jest rower. Położył swoją dumę na zardzewiałym rowerze. Z klaksonu wydobył się dźwięk rozpaczy. Zabawne, zabawne. Co my tu mamy? Zniszczony komputer. Pusty w środku. No super, najlepiej obrabować go jeszcze z środka. Zamrażarka, nie ma marki i nie widać na niej żadnych śladów zużycia. Wiadomo, że znajdują się dwie tabliczki kosmicznego jedzenia w suchym lodzie. Wziąłeś jedną? A czemu nie? Zdobyłeś pokarm astronauty. Wziąłeś tabliczkę kosmicznego jedzenia z zamrażarki? Tak. Zdobyłeś pokarm astronauty. Ustaw zamrażarka. No i fajnie. Pudełko na płytę z DVD z anime. Szanuję. Na jej krawędzi widać nerwowe zarysowania po pazurach. Wygląda jak zwykła kukiełka treningowa. Chcesz ją pobić? Walnąłeś kukiełkę. Kogo to obchodzi? Udyn. Głupcze, myślisz, że możesz skrzywdzić mnie? Jestem duchem, który żyje wewnątrz tej kuchły. Mój kuzyn też żył wewnątrz kuchły do momentu, w którym ty przybyłeś. Gdy z nim rozmawiałeś, miał nadzieję na miłą pogawędkę, ale rzeczy, które mu powiedziałeś, okropne, szokujące, niewiarygodne, wystraszyły go to i uciekł ze swojej kukły. Człowieku, za chwilę wystraszę twą duszę z swojego ciała. Wściekła kukła blokuje ci drogę. Aha. Głupcze, 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 głupcze! Atakowanie mojego ciała nigdy mnie nie skrzywdzi. Wciąż jestem bezcielesny, ty kukło. Czekaj, czy kukła to komplement? Łatwo to unikać na życie. Wow, wow, wow. Au. Wykukły. Uważajcie, jak celujecie swoje magiczne ataki. Hej, ty, zapomnij o to, co mówiłem o magii. Wściekła kukła wygląda na wnerwioną. Znowu uderzę. Daremny, daremny, daremny! Wściekła kukła kręci się wokół swoich pocisków. Oszczędź, pokonam cię i twoją duszę. Okej, to nie jest łatwe go tak pokonać. Wściekła kukła kręci się wokół swoich pocisków. Oszczędź, użyj coś tam, nie doczytałem. Wściekła kukła wykonuje taniec sang bez rąk. Stanę na wystawie w luksusowym sklepie. Ten coraz trudniej. Wściekła kukła roznosi wełnę na całe okno dialogowe. Wtedy wszystko, czego pragnę, będzie moje. Wściekła kukła roznosi wełnę na całe okno dialogowe. Co? Ta, to pewnie też pomści mojego kuzyna. O nie! Jak mało trafiło. Wściekła kukła roznosi... No tak, dalej to samo. Jak on miał na imię? Ognia! Wściekła kukła roznosi wełnę na całe... Nieważne, nieważne, nieważne! O nie, zepsułem cały atak. Wściekła kukła roznosi wełnę oszczędź. Daremny, daremny, daremny! No nie, no znowu musi tak się zmieniać te pozycje. Ciekawa kukła, no jeszcze raz. Słabek, słabek, słabek. Ła. Hej, ludziska. Kukły, 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 kukły. Pamiętajcie, jak mówiłem, żeby nie strzelać we mnie? No więc... Nieudacznicy, nie zwalniam was. Wszystkich was zastąpię. Ha. Teraz zobaczysz moją prawdziwą potęgę, polegającą na osobach, które nie są śmieciami. Mechaniczny warkot wypełnił pokój. Robokukły, magiczne pociski. Chciał kukły podziwiać się w lustrze, po czym odwraca się z tym samym wyrazem twarzy. Robokukły jeszcze raz. O nie, to akurat było dobre.
kukły. Dawajcie jeszcze raz. Ciało kukła wściekle skacze. Robo kukły, finalny atak. Uuu. Ale dostała ta kukła. Nie wierzę. Ci goście są jeszcze gorsi od tamtych. Nieważne, nieważne, nieważne. Po co mi przyjaciele? Mam noże. Skończyły mi się noże. Ale to nie ma znaczenia. Nie zabijesz mnie, a ja nie zabiję ciebie. Będziesz uwięziony w tej walce. Na zawsze. Na zawsze. Na zawsze. Co do cholery? Kwaśny deszcz? Och, zapomnij o tym. Idę stąd. Jak ja kocham tę grę. Co to za duch? Wybacz, przeszkodziłem wam, prawda? A to ten chyba co z początku był. Tylko jak tu przyszedłem, twój kolega se poszedł. O nie, chyba mieliście tu ubaw. O nie, chciałem tylko się przywitać. O nie... No, to chyba idę do domu. Och. Jak chcesz, to wpadnij. Ale nie nalegam. Zrozumiałem, jak będziesz zajęty. Spoko, nie martw się. To tylko propozycja. Aha. Hej, mój dom jest tu na górze. Na wypadek, jakbyś chciał mnie odwiedzić. Albo na wypadek, gdybyś nie chciał. Czujesz łagodzący spokój, jesteś wypełniony determinacją. Okej. Kaczuszka. Ten mały ptaszek chce się przenieść na drugą stronę, zaakceptować ofertę ptaszka. Do tego duszka mogę wrócić. Nie, 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 nie. Pewnie mnie puści. Ostro. Tak, wracamy. Ja chcę wrócić. Czemu macha tylko jedną rączką? Co się zmęczył, czy co? Dobra, nie, już olejmy go. Chodźmy tam na górę do tego ducha, ja chciałbym go odwiedzić. Wow. Dobra, tam jakiś no life? Zamknięte, to dobra, to chodźmy do niego. Och, przyszedłeś. Wybacz, ja nie spodziewałem się. Nie mam tu dużo, ale czuj się jak u siebie. Och, jesteś głodny. Załatwię ci coś do jedzenia. Oto kanapka duch. Chcesz spróbować? Tak. Spróbowałeś ugryźć kanapki duch. Twoje zęby przeleciały przez nią. Och. Nieważne. Po udanym posiłku lubię położyć się na podłodze i poczuć się jak ostatni śmieć. To rodzinna tradycja. Chciałbyś dołączyć? No tak, na chwilę mogę. Okej, okay, rób to co ja. No to lecimy, leżysz tak długo, aż się nie poruszysz. Więc rusz się dopiero jak zaczniesz wstać chyba. Poleżmy sobie, to fajnie. To po co? Po co się martwić całymi tymi wydarzeniami? I lepiej poleżeć sobie. Wow! Wiedziałem, że coś się stanie. Wow! Kwas wszedł. Aż mi Facebook napisał coś. Przyznawać się, kto zerknął na Facebooka. Wow! Ale to jest fajne. Taka trochę faza. A to będzie tak teraz cały czas?
Już pewnie zasnąłem lub coś, dlatego tak jest. Ale patrzcie, cały wszechświat jest przed nami. Tego nie widać, tego tam dalej, z tyłu, nie? Tam tutaj czarne paski widać, tam z prawej i z lewej strony, z tej i z tej. Ale mniejsze. Dobra, wstańmy. Łooo. No, to było miłe. Dzięki. Przeglądarka na komputerze jest otwarta na forum o tematyce muzycznej. Myślałem, że jak wezmę na ten, na coś tam, to inaczej będzie. To pani trzęsieć. Jest na niej ulotka z wyprzedaży wypieków. Ta płyta jest podpisana, pada duch. Wysłuchać? Słuchaj. Włączyłeś płytę. Ta płyta jest podpisana, upior cofala. Słuchaj. Ta płyta jest podpisana, upior nuta. Wysłuchać. Och, klasyczna upiornuta. Teraz już takich nie robią. Och, to moja telewizja. Leci na niej program, który lubię oglądać czasami. Okej, dobra, to sobie idziemy stąd dalej. O, to jest nie za tą muzyką. Ślimak. Z jakiegoś powodu nie możesz powstrzymać się od myśli, jak on smakuje. Tu jest duch. Jak długo czekałem na drugi dom. Dziwne. Jestem teraz w pracy. Znaczy się, witam na ślimaczej farmie rodziny Bloków. Ta, jestem jedynym pracownikiem. To miejsce niedawno dawało kiedyś duże zyski. A teraz cały klink pewnego dnia zniknął. Teraz odwiedza nas tylko ten dwuchaty gościu raz na miesiąc. To wyścig ślimaków. Chcesz zagrać w grę? Nazywa się Błyska Ślimak. Ślimaki będą się ścigać, a jeśli żółty ślimak wygra, też wygrywasz. Tylko 10 za grę. Graj. Okej. Okay. Ciskaj cały czas Z, żeby zachęcić swoją ślimaczkę. Gotów? Okej, okay, jestem gotów. 3, 2, ale będę dodawał, nie? Gdzie ten klawisz? Halo, przecież jaki klawisz mam? Halo, co jest? To jest oszustwo jakieś. Ja się podpalił. Nie, ten ślimak jest upośledzony. Chyba za bardzo zachęciłeś ślimaczkę. Cała ta presja chęci wygranej serii ją dobiła. Och. Nie, ten ślimak jest beznadziejny. Wziąłem spaliniem ślimaka, nie? Elo, duchu. Idźmy teraz tam na dół. Północ, włości bloków, wschód, Hotland. Tamin. Ach, witaj. Mam trochę ciekawych rupieci na sprzedaż. Kup. Zamglone okulary. Dłuższa nietykalność. Broń. Nie. Ha. Chcę się pozbyć swoich rupieci i nie zabieraj ich więcej. Ale słyszałem, że jeśli chcesz coś sprzedać, można szukać szczęścia w wiosce Tamin. Gdzie ona jest? Nie pamiętam. Aha. Uważaj na siebie, młody. W ogóle ile hajsu mam? Idziemy na dół. Okej, to jakaś rzeczka. To raczej nic tu nie będzie ciekawego. To idziemy na prawo. Ranni, pobici, pełni strachu o nasze życie ulegliśmy ludziom. 7 najwspanialszych czarodziejów wiedziło nas pod ziemią w magicznym zakręcie. Wszystko to może wejść, ale tylko buty z potężną magią mogą wyjść. Okej. Jest tylko jeden sposób, by odczynić to zaklęcie. Jeśli ogromna potęga równie siedmiu ludzkich duszom zaatakuje barierę, zostanie zniszczona. No elo, padłem. Zresztą to przeklęte miejsce nie ma wejść ani wyjść. Nie ma możliwości, by człowiek mógł się tu przedostać. Zostaniemy tu więzieni na zawsze. Ale to historia, kurde. Aha, mam włączyć grzyły. Okej, idziemy tędy. Ej. Specjalny przeciwny Tamin pojawił się, by cię pokonać. Twój los wzrósł. Nie chciałem go zabijać.
Jak się mam tam dalej dostać? Aha! Cześć, witaj w wiosce Tem. Wow. Cześć, jestem Temie. A to mój psiaciel Temie. Ostro. Gada historia Tem. Oluju. Cześć, witaj w sklepie Tem. Pa. Oluju. Gdzie dostaliśmy? Tem patrzy na jajo. Jajo się wykluje. Tem, dumny rodzic. Uczucie bycia obserwowanym. Muchomorzy taniec. Muchomorzy taniec. Cokolwiek to oznacza. Wcale nie AFK na odcinku, to oznacza, że żyjesz w grzechu. Okej. Okay. Pomnik Tema, bardzo sławny, bardzo. Aż mi krzesło skrzypi z tych emocji. Dobra, słuchajcie, w tym momencie zakończę odcinek, ja się z wami żegnam. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, zapraszam was do innych filmików takich jak Undertale bądź Osu. Tego już dam na koniec, czujesz coś, jesteś wypełniony determinacją. Wioska Temie. Dobra, a więc ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Pa, pa.